Bez ogródek. Agnieszka Gozdyra w Radiu dla Ciebie. Zaczynamy naszą co niedzielną audycję w Radiu dla Ciebie, audycję Bez ogródek. Agnieszka Gozdyra. Dzień dobry wszystkim Państwu. Przypomnę tylko, że na YouTubie także można nas oglądać poza słuchaniem w Radiu dla Ciebie. A gośćmi dzisiejszego odcinka są Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No wiedziałam, że to powiem. Dzień dobry, pani marszałek. Przyzwyczajenie jednak drugą naturą człowieka, a czasami pierwszą. Dorota Olko, Lewica razem. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Pani poseł, jest Michał Wawer z Konfederacji. Dzień dobry. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dzień dobry. I Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry. Mamy, proszę państwa, coś, czemu przygląda się cały świat, czyli taki rakietowo-dronowy atak Iranu na Izrael w odwecie. I mamy pierwsze reakcje też i premiera, i ministra spraw zagranicznych. Premier napisał na portalu X tak, oto sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, ale świat staje na krawędzi. Dlatego polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana, a pozycja międzynarodowa stabilna. Na bezpieczeństwo najważniejsze. Panie pośle, pan jest szefem polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Pan się też wypowiedział, ale czy wszystko też wskazuje na to, właśnie, czy to jest koniec konfliktu, czy zależy teraz wszystko od tego, jak i czy Izrael będzie chciał odpowiedzieć? Dlatego, że była też rozmowa Joe Bidena z premierem Netanyahu. No i z niej wynika, że Stany Zjednoczone chcą i bardzo mocno naciskają na to, żeby już kolejnych ruchów w tej kwestii żadnych nie było. Zgadzam się, że potrzebna jest stabilizacja, tak? Ale z drugiej strony trzeba też nazwać to, co się stało. No to bezprecedensowy atak dronowy, rakietowy na państwo Izrael, na społeczeństwo izraelskie, które oczywiście musi być skrytykowane, musi być przedmiotem oceny. Natomiast z drugiej strony jest to dobra okazja, żeby zaapelować do Kongresu Stanów Zjednoczonych, żeby ta pomoc, na którą czeka nie tylko Izrael, przede wszystkim Ukraina, została wreszcie udzielona i to jest chyba w tej sprawie najważniejsze. Najważniejsze jest też budowanie tutaj w kraju, po pierwsze ponadpartyjnego wsparcia na rzecz zwiększenia wydatków na obronność, po drugie budowa tak zwanej odporności społecznej, czyli między innymi to, co zaplanowaliśmy w naszej ustawie, którą firmuje minister Kierwiński z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a mianowicie ustawa o obronie ludności cywilnej, która zakłada odbudowę obrony cywilnej w naszym kraju, tak żeby każdy obywatel i każda obywatelka dokładnie wiedzieli, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać schronu, gdzie szukać pomocy. I to powinien być program również, który powinien być realizowany od najwcześniejszych lat w szkołach podstawowych. No to już zależy w tej chwili od państwa. To już zależy od nas, dlatego projekt ustawy za chwilę pojawi się w Sejmie. Dlatego też dodajemy nowy komponent poza komponentem obronnym, militarnym, jakim jest obrona cywilna. Jest reakcja szefa MSZ-u Radosław Sikorski. Brawo Izrael za odparcie wielkiej irańskiej napaści powietrznej z kilku kierunków. Teraz przydałoby się wzmocnienie izraelskiej obrony przeciwrakietowej oraz wyposażenie w podobne systemy Ukrainy. Najprostszym sposobem jest odblokowanie pakietu amerykańskiej pomocy dla Ukrainy i Izraela. Pani marszałek. No właśnie tutaj powinniśmy przy tej okazji mówić o Ukrainie, bo to nie jest tak, że potencjalna eskalacja sytuacji ogólnoświatowej nie wpłynie na nasze bezpieczeństwo. Otóż odciągnie to zdecydowanie uwagę od tego, co dzieje się na Ukrainie, od potencjalnego, a jakże potrzebnego wsparcia dla Ukrainy. Ukraina w tej chwili nie ma czym się bronić. Wszystkie analizy mówią, że Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy i to taka dziwny zbieg wydarzeń w podobnym czasie, eskalacja tam wobec Izraela i przygotowania do ofensywy na Ukrainie. I jak mówię, Ukraina potrzebuje wsparcia nie tylko amerykańskiego, ale również europejskiego. Tak naprawdę hub, z którego słynęliśmy, wielki w Rzeszowie, w tej chwili nie pracuje.
Dostawy, które docierają do Ukrainy, są bardzo ograniczone od kilku miesięcy. Instytucje polskie, które były do tego powołane, w tej chwili zostały oddelegowane zupełnie do innych zadań, a Ukraina musi się bronić. I to rzeczywiście w sposób bezpośredni dotyka już naszego bezpieczeństwa. A coraz więcej analityków, coraz większa liczba analityków mówi, że niestety ten scenariusz jest taki, że zwycięstwo Rosji jest coraz bardziej możliwe. Marek Jakubiak, że oni idą bardzo w tej chwili... Tak, idą na wyczerpanie, że Ukraina rzeczywiście ma już totalnie zniszczoną gospodarkę, szczególnie po ostatnim ataku na elektrownię w centrum kraju, gdzie udało się Rosjanom zniszczyć największą elektrownię właśnie w środkowej części Ukrainy. Więc patrzymy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Czy tam się nie rysuje nam no de facto wojna kolejna? I wiemy, że to zagraża tutaj również nam ze względu na sytuację Ukrainy. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to ta wojna trwa cały czas. My takie ataki mamy co kilka lat. No, ta żelazna kopuła bardzo się sprawdza. Tylko tyle, że porównywanie Izraela do Ukrainy z punktu widzenia militarnego jest o tyle nieporozumieniem, że Ukraina to jest potężna powierzchnia, dwa razy większa niż Polska. A Izrael tu jest komasacja tych działań na powiedzmy 100-200 kilometrach kwadratowych, więc... Tak, tylko my nie tu... w tym sensie, jak rozumiem, o tym mówimy, tylko odwrócenie uwagi Stanów Zjednoczonych, tak? Że oni się będą musieli skupić na innym konflikcie. Ważne do zaznaczenia jest to, że to jest reakcja Iranu na akcję Izraela z atakowania dyplomatycznej placówki irańskiej. Co według mnie było niepotrzebnie. To był błąd po prostu zwyczajnie. Albo arogancja, nie wiem. Natomiast aktywne wzięcie udziału Amerykanów w odparciu tego ataku poprzez uruchomienie floty śródziemnomorskiej i zestrzeliwania balistycznych pocisków, z którymi nie dałby sobie rady Izrael, no, powoduje, że zaczynamy myśleć dużo poważniej o tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to faktem jest, że Amerykanie i ich zainteresowanie Pacyfikiem i Bliskim Wschodem może spowodować brak zainteresowania Europą i wtedy Europa musi stanąć na wysokości zadania. Z tym będzie problem, bo Europa uważam, że jest praktycznie rozbrojona. Nie posiada potencjału militarnego, którym mogłaby się dzielić z Ukrainą. I to jest i pytanie, czy jest w ogóle zainteresowana w takim wsparciu. To jest drugie pytanie. Przypomnijmy sobie porozumienia mińskie, które de facto doprowadziły już do tego. Czy Europa się zajmuje w tej chwili w ogóle najważniejszymi sprawami, panie ministrze, biorąc pod uwagę rysujący się kolejny bardzo poważny światowy kryzys, o którym zresztą mówi się od dawna, który wraca co parę lat z większym nasileniem, a Europa no, nie jest przygotowana w tym momencie do takiego konfliktu. Tak, atak godny potępienia, każdy atak na obce państwo. Oczywiście. Sytuacja geopolityczna staje się coraz trudniejsza, w szczególności biorąc pod uwagę również kontekst Ukrainy, ale też wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że w interesie Netanyahu byłby powrót Trumpa do władzy, też w kontekście izraelskim. Joe Biden stąd też zapewnia o pomocy dla Izraela. I myślę, że z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia, ta wschodnia flanka i próba utrzymania wsparcia dla Ukrainy i też wzmocnienia flanki NATO, wschodniej flanki NATO ze strony Stanów Zjednoczonych jako tego jakby głównego partnera Paktu Północnoatlantyckiego jest również bardzo istotne. Stąd też wydaje się w tej chwili bardzo potrzebny taki dobry asumpt dyplomatyczny, wydaje się również z polskiej strony, ze strony polskiego rządu, żeby tutaj również to, co też mówił pan poseł Szczerba, Kongres Stanów Zjednoczonych spojrzał dwutorowo na ten problem geopolityczny. Z jednej strony sprawę Izraela, a z drugiej jednak napaści Rosji na Ukrainę, żeby ten problem nie stał się problemem drugiego rzędu. I myślę, że z punktu widzenia Polski i w ogóle bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
To jest bardzo ważne. Od bardzo dawna też przecież wszyscy mówią, że jeżeli ten konflikt, mówię teraz o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, będzie się przeciągał, a przeciąga się coraz bardziej i Rosjanie będą szli na wyniszczenie, to będzie to, znaczy to się już nie chce powiedzieć, że stanie nudne w oczach świata, ale to że właśnie stanie się to, prawda? I to jest dramat, że mówimy o tym też w takich kategoriach, ale Donald Trump zaczyna mówić nieco innym językiem, bo zaczyna mówić już o pożyczkach, tak? Czyli o jakimś rodzaju pomocy dla Ukrainy. Czy ten konflikt na Bliskim Wschodzie odciągnie uwagę Stanów Zjednoczonych od tego, co tutaj jest, no powiedzieć, bliższe nam, no geograficznie na pewno, tak, nam bliższe, panie pośle. Michał Wawer. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, to zapewne tak się stanie. Pytanie, na ile to rzeczywiście wpłynie na skalę amerykańskiej pomocy, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są poważnym państwem, które kieruje się nie tylko swoją opinią publiczną. Oni mają realny interes w tym, żeby wojna na Ukrainie trwała, żeby rosyjskie siły były tam uwiązane, także raczej nie ma powodu, żeby tutaj popadać w panikę. No, postulaty są te same, co zawsze. My powinniśmy jako Polska się przygotowywać na każdy wariant i w kontekście tego, co teraz się działo w Izraelu, po prostu też brać przykład i intensywnie rozbudowywać nasze siły obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. No a patrząc ogólnie tak na to, jak reaguje w tej chwili społeczność międzynarodowa na ten atak na Izrael, to widać, że Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi mają duże możliwości działania, tak, że po prostu w ciągu kilku godzin byli w stanie zmobilizować swoje siły powietrzne, żeby pomagać Izraelowi. Tak, bardzo dobrze, samoloty na tak, bardzo dobrze, udział, że bronili izraelskich cywili. Natomiast widać tu niestety też także takie podwójne standardy, bo skoro te państwa mają możliwość aktywnego działania na Bliskim Wschodzie, to rodzi się pytanie, dlaczego tych metod, tych zasobów nie używają do tego, żeby wspomóc cywili w strefie Gazy i dlaczego od tygodni trwa sytuacja, że ze strony Zachodu płyną właściwie tylko puste apele, tak? A w tym samym czasie ludzie w Gazie giną w izraelskich atakach, umierają z głodu, nic się w tej sprawie nie dzieje, a dopiero kiedy Izrael zostaje zaatakowany, to wtedy wszyscy nagle się podrywają, zaczynają działać. No to niestety na Bliskim Wschodzie nie ma dobrych i złych, tak? Natomiast są podwójne standardy, jest traktowanie Izraela jako państwa uprzywilejowanego, a traktowanie ludzi z innych państw jako kogoś, kogo najwyraźniej można. No tak, kiedy pan o tym mówi, ja czytam wpis Emmanuela Macrona też na portalu X. Oczywiście to jest kolejne potępienie ataku na Izrael, o tym, że grozi to destabilizacją regionu. Wyrażam solidarność z narodem izraelskim, przywiązaniem Francji do bezpieczeństwa Izraela, ale pani poseł Dorota Olko teraz, rzeczywiście jest tak, że wiemy też, no co ma na sumieniu Izrael? Ja nie mówię w tej chwili, bo nie chcę relatywizować tego, co się wydarzyło, ale od wielu miesięcy świat przygląda się tragedii cywilów w strefie Gazy. Przed chwilą cała Polska była wstrząśnięta śmiercią Damiana Sobola, polskiego obywatela, który niósł pomoc cywilom właśnie, prawda? Tak. Więc tam sytuacja jest bardzo skomplikowana. No więc tutaj jakby wszystkie oczy, tak jak pani redaktor powiedziała, w Polsce zwróciły się na Gazę właśnie w tym momencie, ale no, trzeba przypomnieć, że tam zginęło już około, szacunki są, że około 200 pracowników organizacji humanitarnych, około 30 tysięcy ludzi, w tym dzieci. I ja uważam, że trzeba sprawy nazywać po imieniu, tam się dzieją po prostu zbrodnie wojenne, bo ataki na konwoje humanitarne, na dziennikarzy, niepozwalanie na właśnie na dostarczenie pożywienia, to są zwyczajne zbrodnie wojenne i Izrael powinien za to odpowiedzieć, ale oczywiście... Ale nie w taki sposób, panie poseł. Nie poprzez atak irański. Jakby moment. No wiem, proszę, bo rozmawiamy o temacie, który się wydarzył wczoraj wieczorem, tak? A teraz nie, przepraszam. Pani redaktor zapytała o sytuację w Gazie, jasne, więc prosiłabym o zachowanie spokoju. Dobrze. Ja się zaraz odniosę do sytuacji w nocy. I skoro już pan poseł tutaj nie wytrzymał i wywołał do odpowiedzi, no to oczywiście bardzo dobrze, że się udało udaremnić ten atak. Jedyne co... No powinniśmy wszyscy teraz mieć na uwadze i na co liczyć, że nie będzie akcji odwetowej ze strony Izraela, no, która doprowadziłaby w ogóle do eskalacji konfliktu i zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. I jeżeli chodzi o ten wątek, który się pojawiał tu wiele razy, mianowicie jak to się ma do sytuacji na Ukrainie, to rzeczywiście to takie...
to jest trochę nie na miejscu używać takich słów, ale to jest trochę konkurowania o uwagę na świecie. Ja byłam 3-4 tygodnie temu na zgromadzeniu statutowym Unii Międzyparlamentarnej. I były tam delegacje z całego świata. My jako delegacja polska, senacko-sejmowa, międzypartyjna, spotkaliśmy się też na spotkaniu bilateralnym z Ukrainą. I widać tam oczywiście oprócz dużego zmęczenia, frustracji, poczucia coraz mniejszej nadziei na szybki koniec tego konfliktu, to widać też, że oczy całego świata, tych 140 kilku delegacji, były zwrócone głównie na sytuację w Gazie. Oczywiście nie ma się co dziwić, ale Ukraina była tam w bardzo trudnej sytuacji, kiedy zadawali na przykład pytania na sesjach o pomocy humanitarnej i te pytania przechodziły trochę bez echa, bo w tym momencie wszyscy żyli sytuacją w Gazie, gdzie dyskusja też była bardzo trudna, bo nie udało się wypracować żadnej rezolucji. Tak jakby wyczerpali możliwości zwracania uwagi na siebie. I to jest jeden z dramatów w trzecim Ukrainy. De facto roku tak. Konfliktu. Tak, więc to jest, myślę, dramatyczna sytuacja Ukraińców, z którą oni też próbują walczyć. I to jest jedno z naszych zadań. Jednak przypominanie, szczególnie bo to leży Europie, w naszym interesie. Tak, że to jest oczywiście w naszym interesie. Przypominanie o tym konflikcie, działania dyplomatyczne na rzecz pomocy Ukrainie. No i oczywiście równolegle to, co mówił pan poseł, dbanie o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia. I bardzo mnie ucieszyła ta informacja o ustawie o obronie cywilnej, bo ona była rzeczywiście zapowiedziana. My w międzyczasie jako Klub Lewicy złożyliśmy małą ustawę schronową, która w świetle zapowiedzi tej ustawy rządowej jest z nią zgodna, tylko była taką ustawą wycinkową, żeby szybciej zacząć wdrażać te rozwiązania schronowe i no mam nadzieję, że zaczniemy nad tym. Wiosną wszystko ma się pracę pojawić w Sejmie, w maju zdaje się Sejm zacznie nad tym pracować, tak? Pani Marszałek i tak, pan Szczerba za chwilę. Mówimy o dwóch rejonach rozognionych z konfliktami, a w zasadzie wojnami. To jest jeszcze Tajwan. Ale tak, tylko gdzie ten problem jest od lat nierozwiązany. Tak. Bo Ukraina to jest już ponad 10 lat w gruncie rzeczy trwającej wojny, a strefa Gazy, no, miałam okazję jeszcze w 2009 roku bywać w strefie Gazy zaraz po tak zwanej ofensywie płynnołów i widziałam to, co się wydarzyło, jak z jednej strony oczywiście organizacja terrorystyczna działająca na terenie strefy Gazy, Hamas, które w swoich działaniach wymierzone w państwo Izrael, ale też i w Palestyńczyków de facto żyjących tam w strefie Gazy, bo poprzez te prowokacyjne ataki narażał cały czas ludność cywilną. No ale ataki i te ofensywy Izraela też ewidentnie, oczywiście wymierzone w Hamas, ale faktycznie cierpiąca ludność cywilna. No dramat nierozwiązywany przez lata, narastający i radykalizujący się przez te lata Hamas. I w ogóle chyba konflikt nierozwiązywalny, bo panie pośle, bo nikt nie powiedział, że Izrael zasługuje na atak. Tam właśnie nie ma dobrych i złych, bo no, wiemy, że Iran jest też sponsorem takie Hezbollahu, tak, w regionie. Wiemy, co Iran ma na sumieniu i wiemy naprawdę, że to, zresztą do lat 70. Iran i Izrael były w bardzo dobrych relacjach. No tak, ale tak? Pamiętajmy, że te same drony, irańskie drony, które spadają, czy miały spaść na państwo tak, Izrael, tak, też spadają cały czas na Ukrainę. Ja byłem obecny podczas obchodów Wielkiego Głodu w Kijowie i też byłem w schronie, ponieważ właśnie irańskie drony zaatakowały, znaczy Rosjanie używając irańskich dronów zaatakowały Kijów właśnie w przededniu tych uroczystości. Więc nasze stanowisko powinno być takie, moim zdaniem, że powinniśmy wykorzystać tę sytuację, tragiczną sytuację, ale do tego, żeby jednak bezpieczeństwo stało się priorytetem. Priorytetem tej kadencji Sejmu, tej przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego, działań Komisji Europejskiej, no i oczywiście działań NATO, bo to jest najważniejszy sojusznik. I nie można oczywiście
pozwolić na to, żeby uwaga międzynarodowa była skoncentrowana wyłącznie na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim należy pamiętać o pomocy Ukrainie. I dobrze się składa, że ten pakiet, który czeka na decyzję przewodniczącego Johnsona, przewodniczącego Izby Reprezentantów, on dotyczy jednocześnie Ukrainy, Izraela i Tajwanu. I jest to szansa, myślę, że dla wszystkich sił politycznych i republikanów, i demokratów, żeby tę sprawę odmrozić i żeby ta pomoc realnie na Ukrainę trafiła. Ale oczywiście chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo oczywiście mam swoją rolę i to jest rola przewodniczącego Grupy Przyjaźni Polsko-Izraelskiej czy Polsko-Żydowskiej. 19 kwietnia będziemy obchodzić kolejną rocznicę powstania w getcie. Natomiast my potępiamy wszelkie sytuacje, kiedy ofiarami tego konfliktu staje się ludność cywilna i nasze stanowisko i stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne. Trzeba zatrzymać te działania, które uderzają w ludność cywilną. Trzeba umożliwić wsparcie dla ludności cywilnej i umożliwość niesienia pomocy humanitarnej. I w najmocniejszych słowach potępiamy to, co się stało z naszym obywatelem. I zawsze polski polityk, zawsze polski parlamentarzysta będzie stał za polskim obywatelem. I ta sprawa musi być wyjaśniona. I odpowiedzialni tej zbrodni, która miała miejsce w Strefie Gazy, tego ataku na konwój humanitarny, muszą ponieść odpowiedzialność. No tak, tylko myślę, że ciekawa uwaga padła tutaj a propos zaangażowania Zachodu w to, co się dzieje, o ile Zachód potrafi angażować się i swoje lotnictwo, swoją armię w obronę Izraela, o tyle Strefa Gazy pozostaje taką, to też apel do Izraela, taką przepraszam, no, ziemią gorszego Boga, no jakkolwiek Izrael to zabrzmi. Musi zrozumieć, mówię tego przewodniczący Grupy Polsko-Izraelskiej. No. Izrael też musi zrozumieć, że takie neutralne stanowisko wobec sytuacji na Ukrainie i też może niewystarczający brak współpracy z państwem ukraińskim, z jego władzami w odniesieniu do możliwości zabezpieczenia w szczególności powietrza, no, powinna nastąpić rewizja tutaj w poglądach i współpracy także związanej z tym obszarem technologicznym. No dobrze, chciałabym zapytać w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, w ogóle o politykę Europy, która w tej chwili skupia się na pakcie migracyjnym, na tym, żeby przyjąć jakieś rozwiązanie, które ma, no właśnie, chronić nasz kontynent, jak to nazwać, chronić przed niekontrolowanym napływem migrantów, tak, Marek Jakubiak. Natomiast to też jest kolejny problem nierozwiązywalny, kolejny problem, który próbuje się rozwiązać przy pomocy takich narzędzi, które nie są akceptowalne przez wszystkie zainteresowane strony. Tutaj Polska, Węgry mają bardzo nieprzejednane stanowisko, ale myślę, że takich krajów jest więcej, które mówią, że nie tędy droga. Nie tędy droga do Europy i nie tędy droga, żeby Europa się skutecznie broniła. Znów ja mam takie poczucie, że nie używam właściwego słowa, bo to jest taka obrona przed ludźmi, którzy często szukają lepszego życia, którzy są w tragicznym położeniu, ale też którzy szukają być może łatwiejszego życia. Oczywiście, że łatwiejszego życia, jeszcze w dodatku nieopartego o pracę. Ale nie zawsze, żebyśmy generalizowali. Natomiast chcę powrócić do poprzedniego tematu tylko jednym zdaniem, że zapominamy o tym, że minister Ławrow był w Chinach i podpisali porozumienie, które jest niezwykle groźne dla Ukrainy i myślę sobie, że dla całej Europy, dlatego że Chińczycy zawarli w tym pakcie parę punktów, które dotyczą technologii, transferu technologii do Rosji, transferu produkcji i zakładów, nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Chińczycy są na bardzo wysokim poziomie dzięki właśnie nonszalancji europejskiej, która przeniosła całą nowoczesną produkcję do Chin i dziś ona jest chińska tak naprawdę. Tak więc z jednej strony Amerykanie zaangażowani, a to w Pacyfik, czyli mówimy o Chinach i Tajwanie. Z drugiej strony Bliski Wschód. Trzeci, środkowa Europa, czyli Ukraina. I mamy do czynienia z bardzo zajętym mocarstwem, które do tej pory było policjantem takim porządkującym, że tak powiem, na świecie. I Rosjanie mogą tutaj, że tak powiem, zadbać o nasze niepokoje wewnętrzne. Co do imigracji, no przecież ten temat wałkujemy od 2014 roku. W 2015 roku Europa nie zgodziła się na to, używając bardzo rozsądnych argumentów. Po czym Europa ponownie ten temat zaczęła podnosić i proszę państwa, tutaj tą chorobę
nie leczy się przyczyn choroby, tylko skutki tej choroby. I to jest tak, że zamiast zająć się po prostu zwyczajnie problemem, to zajmuje się problemem problemu. Dobrze, ale co to znaczy zająć się zwyczajnie problemem? Bo gdyby to było takie proste, to też myślę, przede wszystkim statki niemieckie, które wożą dzisiaj wahadłowo tychże imigrantów do Lampeduzy, należałoby aresztować po prostu, nie bać się Niemców w tym zakresie. A kto się boi Niemców? Włosi chyba, dlatego że raz odwieźli tych imigrantów do portów tunezyjskich i kapitana ukarano. Europa go ukarała. No to przecież to jest szaleństwo. Dyrektor Frontexu, który w Polsce pochwalił budowę muru i uszczelniania granicy, został odwołany, bo źle działa, bo on powinien działać na rzecz przyjmowania ich, a nie obrony. Musimy bronić własnych granic, uszczelnić swoje granice i tyle. Ale Europa ma się stać twierdzą? Tego pan oczekuje? Nie twierdzą, tylko zawsze były granice i jakoś na tych granicach granice są, natomiast zjawisko napływu migrantów się nasila. Panie ministrze, czy Europa jest bezradna? Czy Europa przyjęciem paktu migracyjnego sobie trochę w tej chwili czyści sumienie? Przyjęliśmy dokument, jak nie będziecie chcieć brać w tym udziału, to będziecie płacić, musicie się zaangażować, a nie przyniesie to skutków i tak. Jakieś to jest właściwie dobre określenie, bo ten problem migracyjny od lat właściwie był nierozwiązany. Nie było żadnej właściwej koncepcji, która by ten problem rozwiązywała. Natomiast tutaj trzeba podkreślić, że to poprzedni rząd zgodził się na te warunki, które są dzisiaj w pakcie migracyjnym. I my dzisiaj mówimy nie, dlatego że ten pakt nie uwzględnia granicy, czy granic właściwie z Białorusią i Rosją i tego problemu tutaj wschodniego. Także z jednej strony trzeba spojrzeć kompleksowo na problem migracji z Afryki, z południa, ale też i odnieść się do tego problemu wschodniego. Bo my dzisiaj mówimy jasno, również jako rząd, zresztą pan premier o tym mówił, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować tych warunków, które zostały w pakcie przedstawione. A nie ma pan takiego poczucia, że pan premier Tusk zmienił w ogóle język, jakim mówi o tej kwestii, że zaczyna trochę mówić językiem jednak Prawa i Sprawiedliwości? Wręcz tak się bym nad tym zastanawiała. Bo to jest język bardzo kategoryczny i ja tego w tej chwili nie będę wartościować. Natomiast to jest kwestia mówienia, będę bronił granic za wszelką cenę i nie otworzymy granic dla uchodźców. To już może pan poseł Szczerba się odniesie. Ja może w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja pana jako koalicjanta pytam. Ja może w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy pan słyszy zmianę takich, wie pan, tonacji na stronie? Znaczy, to jest język rozsądku. Tonacja jest... Ale ja mówię o zmianie. Tak? To jest język kampanii wyborczej. Zmienił na język kampanii wyborczej. Obiecać kilka razy, a potem nie zrealizować. Tonacja jest jakby w zależności od warunków, jakie ma. I zmiany sytuacji geopolitycznej, jaka następuje. Mhm. No, przypomnę, że konflikt czy napaść Rosji na Ukrainę to jest kwestia ostatnich kilku lat, więc jakby w kontekście paktu migracyjnego musimy się również na tym elemencie skupić. Ale Unia uznała, że to nie i to są poprzedni uchodźcy. Rząd się zgodził na ten pakt. Ale to w ogóle tak, może jak rozmawiamy... Wszyscy się poczuli wywołani do odpowiedzi. Jak rozmawiamy dobrze, o tej to sprawie, kolei. To tak, po pierwsze Polska nie ma polityki migracyjnej. W roku 2016 ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak uchylił dokument, który w tej sprawie obowiązywał. Taką politykę migracyjną ma Kanada, taką politykę migracyjną ma Australia. Ale jest już minister Maciej Duszczak, który jest ekspertem wybitnym w tej dziedzinie. Przygotowujemy dokument polityka migracyjna, który dokładnie będzie określał, kogo chcemy mieć w Polsce, jakich specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o granice, absolutnie... Przepraszam bardzo, bo ja podglądam cały czas agencję i tutaj niestety nie wyciszyłam, więc przepraszam. Granicy, ale jednocześnie bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa i cieszę się z tej decyzji, że pozostały powołane takie zespoły humanitarno-ratunkowe, które w sytuacji takiej, kiedy ktoś przedostanie się na polską stronę, będą udzielały stosownej pomocy, bo nie jest godne to, że pozwalano, żeby ludzie umierali po prostu w tragicznych
warunkach. Panie pośle, pytanie, czy to się zmieniło, bo agencje pozarządowe alarmują, że na granicy nie zmieniło się nic. No nie, pani, no ja pani daje przykład, że się zmieniło, tak? Znaczy, że państwo się zaangażowało w realną pomoc ratunkową dla tych osób, które tego potrzebują. Wiemy, że są cały czas organizacje pozarządowe. Wiemy o tym, że jest KIK. Natomiast, jak powiedziałem, trzeba uszczelnić zaporę. Ona była w niektórych miejscach dziurawa jak sito, więc to jest pierwsze zadanie. Druga sprawa, my musimy pokazać reżimowi białoruskiemu, że nie ma i nie będzie zgody na to, żeby traktować granicę polsko-białoruską jako obszar przemytu ludzi, handlu ludźmi. I chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, ten sygnał musi wybrzmieć na całym świecie. Granica polsko-białoruska będzie szczelna. No i ostatnia sprawa, no jednak no PiS ma trochę za uszami, bo przecież cała afera wizowa, to, że rozwinął się system korupcjogenny wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że były takie programy jak Poland Business Harbor, które przyjmowały Rosjan między innymi w czasie działań wojennych na Ukrainie, gdzie były sytuacje takie, kiedy były inwestycje pod tytułem Olimery Orlenu pod miasteczko obcokrajowców pod Płockiem, gdzie do list dopisywano osoby niezwiązane z tymi inwestycjami. To samo się działo na zachodnim Pomorzu, jeśli chodzi o inwestycje Grupy Azoty Polimery. O tym wszystkim będziemy również rozmawiać na komisji śledczej w tym tygodniu, w czwartek o godzinie 10. Wezwiemy świadka, będzie nim Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji za czasów rządów PiS, który będzie musiał na te pytania, trudne pytanie nam odpowiedzieć. Czyli w czwartek przesłuchanie o 10 byłego ministra Mariusza Kamińskiego. Dobrze, to myślę, że teraz pani marszałek będzie chciała odpowiedzieć na to, tylko bym nie chciała otwierać nowego, bardzo dużego tematu wizowego. Pani już sama otworzyła tutaj, zgodząc się na wypowiedź pana posła, wiele różnych wątków. Nie wiem, czy będzie... Ja nie ingeruję w to, co państwo mówią, natomiast muszę dbać o to, żeby w miarę... Ale rzeczywiście, pani redaktor, zaskakująca jest zmiana retoryki w Platformie Obywatelskiej. Bo przypomnę, że po pierwsze to właśnie Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku powstrzymało przymusowe przyjmowanie migrantów w Polsce, co sprawiło, że do tej pory możemy czuć się bezpiecznie na polskich ulicach, w polskich miastach. Pani marszałek, tam chodziło wtedy głównie o uchodźców syryjskich, o ludzi zbombardowanych. Był bardzo szeroki wątek. Przypomnę wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego jeszcze przed wyborami 15 roku, gdzie mówił o tych gettach, między innymi w Sztokholmie i reakcje polityków wtedy partii rządzącej. A przyzna pani, że sytuacja się zmieniła, prawda? Że w sytuacja się getta, tak jak istniały w takim, że przestępczość narasta, że ona narosła, narosła szczególnie w ostatnim roku, obecnie znów śmierć polskiego obywatela 39-letniego Polaka. Ale ta przestępczość na podobnym poziomie była już i wtedy, i reakcji nie było. Obowiązywała taka ogólna poprawność polityczna w dyskusji, jakby nie poruszać tego tematu, by nie mówić, że przestępcami, czy, że sprawcami tychże przestępstw są osoby, które są właśnie przybyszami z krajów afrykańskich. I do tej pory istnieje zakaz informowania społeczeństw krajów europejskich o pochodzeniu tychże przestępców. Z tego, co wiem, do tej pory chyba w telewizji w Szwecji nie mówi się, kto faktycznie odpowiada za zamordowanie Polaka. I tu też od razu zwracam uwagę na dziwne bardzo zachowanie polskiej dyplomacji, bo to jednak dobrze bez obywatelstwa, no, w określonych warunkach rodzina ta straciła obywatelstwo. Przypomnę, to był stan wojenny. Niemniej jednak czują się Polakami, polskiej pomocy nie dostali przez 6 godzin. Matka tego człowieka, który zginął, i syn przesłuchiwani byli przez szwedzką policję. Żadnego polskiego wsparcia w tym zakresie nie było. Ale słuchałam ministra Szejny. Małe dziecko, 12-letnie dziecko. Słuchałam ministra Szejny, który mówił, że psychologicznej przesłuchiwane że nie mnie. Kazali położyć. To znaczy, ja słyszałam wypowiedź tej babci, ponieważ to była wypowiedź dla Polsat News. Widziałam materiał dość bogaty.
debaty na ten temat. Niemniej, no tak, ale jak mielibyśmy się jako Polska zaangażować w działania Szwedów? Ale przepraszam bardzo, mamy od tego polską dyplomację w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy ja panu przerywałam? Nie, ale podstawą działania jest obywatelstwo. Panie pośle, czy ja panu przerywałam? Wysłuchałam, pan atakował, opowiadał głupoty. Ale to pan ganiał na granicę polsko-białoruską, którą teraz pan mówi, że należy strzec. Tak, oczywiście pomagałem pan ludziom. I pana kolegi, pani marszałek, tylko jeżeli kwestionując budowę muru, kwestionując ochronę polskiej granicy, kwestionując fakt, że domagaliśmy się muru, przestrzegania prawa. Ale przecież... No, pani marszałek, dobrze. Pani marszałek, serdeczna prośba. Wielki mur, tylko wielki wał. Tak dobrze, było. o uspokojenie emocji. Chcę tylko powiedzieć, że ci państwo są obywatelami Szwecji, więc trudno, jak rozumiem, polskiej dyplomacji. Nie mamy. Minister Szejna, dlatego próbowałam to powiedzieć. Ja słuchałam pana ministra Szejny, który powiedział, że nie ma po prostu możliwości prawnych, żeby polska dyplomacja się angażowała. Są możliwości, od tego jest dyplomacja. Niejednokrotnie podejmowaliśmy takie działania wobec Polaków, nie zawsze polskich obywateli. Trzeba działać, trzeba reagować, trzeba być aktywnym w polityce zagranicznej. Od tego też mamy konsulaty, mamy konsuli. Tak jak broniliśmy dzieci odbierane, tak i w tej sytuacji należało chronić to 12-letnie dziecko przede wszystkim. Michał Wawer, znów wielowątkowa dyskusja, tak, prawda? Ale problemem, problemem podstawowym jest w tej chwili jakby postawa Europy wobec masowej migracji i takie dramatyczne trochę na ostatnią chwilę szukanie sensownych recept. Tak, no pakt migracyjny, powiedzmy sobie jasno, nie jest narzędziem, które powstrzyma masową imigrację nielegalną. Będzie to narzędzie, które będzie do tej nielegalnej imigracji zachęcać. A w jaki sposób? Dlatego, że gdyby celem było rzeczywiście zatrzymanie imigracji, to premiowane finansowo byłyby kraje, które skutecznie tę imigrację powstrzymują. Czyli na przykład Niemcy powinni płacić Polsce, współuczestniczyć, tak, w inwestycjach w naszą ochronę granicy, współfinansować mur, współfinansować czy nawet przysyłać swoje służby, żeby chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. I Polska jako państwo, które skutecznie chroni Europę przed nielegalnymi imigrantami, powinna być finansowo premiowana. A tu mamy mechanizm odwrotny, że to państwa, które nie radzą sobie z zabezpieczeniem granic, które pozwalają, żeby nielegalni imigranci się byli przemycani na ich terytorium, dostają sygnał, no okej, jak przyszli do was nielegalni imigranci, to wy w tym momencie macie mechanizm, który sprawi, że albo łatwo się ich pozbędziecie, albo jeszcze dostaniecie pieniądze za to, że pozwoliliście, żeby do was przybyli. No to jest mechanizm, który finansowo i organizacyjnie zachęca do nieinwestowania w zabezpieczanie, uszczelnianie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. To jest paranoja. Do tego jeszcze tak naprawdę jest to hasło dla potencjalnych nielegalnych migrantów. Przyjeżdżajcie, przecież was dostaniecie pracę, dostaniecie mieszkania, będziecie mogli tutaj funkcjonować. Nikt was za to nie ukarze. Ale jeśli mogę jeszcze, bo mi pani redaktor nie pozwoliła skończyć, odnosząc się do pana posła. Pan poseł zarzucił poprzedniemu rządowi brak polityki migracyjnej. Jednak pragnę przypomnieć, że polska polityka migracyjna stała się przykładem dla całego świata zachodniego. Wielokrotnie na różnych formatach, różnych spotkaniach. Proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Panie pośle, trochę kultury, wie pan. To naprawdę tego się można w polityce też nauczyć. Szanowni państwo, żebyśmy nie tracili czasu. Bo wszędzie byliśmy pytani, jak nam się udało te miliony na przykład ukraińskich uchodźców tak godnie i pięknie przyjąć. Społeczeństwo obywatelskie otrzymało olbrzymie wsparcie ze strony państwa polskiego. Dorota Olko, staliśmy się wzorem światowym. Polska solidarność, polska polityka migracyjna. Polska gościnność i solidarność na pewno stała się symbolem światowym. Dorota Olko z Lewicy. Być dumni z tego, jak Polki i Polacy pomagali, jak przyjmowali ludzi w swoich domach, to jest fakt. Ale faktem jest jednocześnie, że nie mamy i nie mieliśmy polityki migracyjnej, że nie mieliśmy żadnych kryteriów, jakich pracowników na przykład przyjmujemy. I nagle dopiero przy tych skandalach wizowych okazywało się, że kompletnie to jest bez ładu i składu prowadzone. I ja też bardzo czekam na to, żebyśmy mieli mądrą i odpowiedzialną politykę migracyjną. Wracając do tego poziomu europejskiego, ja muszę powiedzieć, że uważam, że sytuacja z paktem migracyjnym jest wręcz dramatyczna, bo został przyjęty pakt na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, pakt, który budzi bardzo duże wątpliwości i sprzeciw
od prawej strony do lewej i łącznie z częścią frakcji tych, powiedzmy, chadeckich, centrowych. Bo państwo mówią, że to jest pakt, który zaprasza do Europy. No, nie ma żadnej organizacji, która zajmuje się migracjami, która by ten pakt w jakikolwiek sposób akceptowała. Jest ogromna krytyka, bo to jest pakt antyimigrancki. I ja jestem bardzo, bardzo za tym, żeby Europa wypracowała jakieś narzędzia rzeczywiście, które realnie by pozwalały sobie radzić z migracjami. I uważam, że potrzebne są, jak pan poseł mówi, że tu warto by było dopłacać Polsce za to, że sobie dobrze radzi z migracją. No ja myślę, że warto by było, jeżeli mówimy o... Jeżeli mówimy o tym, że to jest sposób na zatrzymanie migracji, ja myślę, że jeśli chodzi o zatrzymanie samej migracji, to trzeba robić coś więcej. Trzeba na przykład dbać o informowanie w krajach pochodzenia tych ludzi, którzy są oszukiwani przez przemytników i handlarzy ludźmi. I teraz tak, ten pakt migracyjny to jest tak naprawdę 10 dokumentów, które dotykają o wiele więcej kwestii niż kwestia relokacji, solidarności. I są tam elementy, które... no naprawdę są bardzo niepokojące, jak kwestia dzielenia rodzin, przetrzymywania na granicy. Są narzędzia, które też można by dopracować i byłyby korzystne. Ale no, tutaj na przykład debata, na sam koniec wpadła debata w tym rozporządzeniu kryzysowym o tak zwanej instrumentalnej migracji, czyli wojnie hybrydowej. Bez większej debaty przegłosowane stanowisko, które jednak no, też budzi wiele kontrowersji, bo no, nie zapominajmy, że wojna hybrydowa, czy nie wojna hybrydowa, to są ludzie. Ale wreszcie ostatnia rzecz. Właściwie nie ma nikogo w polskiej delegacji, kto głosowałby za tymi rozwiązaniami. Siedmiu eurodeputowanych, część głosowała, ale potem zmienili podejście i wstrzymali się, tak jak głosu. I tutaj oprócz tego, że no jest to polityka, która kończy z humanitarnym traktowaniem, która nie wprowadza mądrych rozwiązań, na okoliczność tego, że migracja tam, gdzie się da powstrzymywać, to się da, ale w obliczu zmian klimatycznych no będziemy mieli do czynienia z ludźmi. No dobrze, ale to powtarzamy od dawna. Natomiast Europa jest kontynentem małym, jest kontynentem zapchanym, jest kontynentem przeludnionym. Tak. Dlatego ja nie widzę, czy pani widzi w Europie w tej chwili kraje, które mówią, że tak, my chętnie przyjmiemy migrantów. Czy są takie kraje? Bo są kraje, które mówią, jedni mówią tak, przyjęliśmy, mamy problem, a inni mówią, przyjęliśmy tak jak Polska, przyjęła uchodźców i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej ludzi. To jest naprawdę tak bardzo wielowątkowe, że ja bym na przykład chciała, żeby, i dlatego uważam, że to jest zły moment, że ten pakt został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Europarlamentu. No ale on chyba został przyjęty specjalnie właśnie przed wyborami, ale tak? Powinien być elementem debaty. Tylko ta debata nigdy u nas nie będzie spokojna, merytoryczna, poważna, bo się zamienia w taką polityczną jatkę. A ostatnia rzecz, którą bym chciała powiedzieć, to kwestia Polski. No rzeczywiście, ja uważam, że Polsce powinno zależeć na mechanizmach solidarnościowych, jako że jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej. Pan powiedział, że cieszą się Grecja i Włochy, tak? Ale też na trudno, pewno tak, no bo to jest i głównie problem, tak? Ale trudno akceptować rozwiązania, które no rzeczywiście nie dają nam gwarancji, że będziemy potraktowani w sposób, który uwzględnia to, że przyjęliśmy bardzo dużo. Jedną rzecz otwarcie, no decyzja Parlamentu Europejskiego, tutaj posłowie i posłanki, europosłowie byli Koalicji Obywatelskiej przeciw, ona nie wprowadza w życie tych rozwiązań. Wstrzymali się także, panie pośle. W związku z powyższym nie poparli tych rozwiązań. W związku z powyższym... Dobrze, a jaką postawą jest wstrzymanie się od głosu? Ja nie wiem dokładnie, jak wyglądało. No, pewnie... Wstrzymanie, czyli po to, żeby pracować dalej. Żeby to poprzeć. Nie, tylko... ale decyzja ostateczna zapadnie na poziomie rządowym i w tej sprawie jest przewidziane weto, które zapowiedział pan premier Donald Tusk. No to prawda, że to nie jest jeszcze ostateczne przyjęcie, czyli to nie znaczy, że te przepisy wchodzą w życie.
Ale też mówił o budowaniu sojuszy, o tym, no też, panie pośle, no też rozumiem, że nikt na siłę tutaj nie przywiezie nikogo, tym bardziej, że jak się kończy przywożenie ludzi, także oni i tak potem jadą w Europie z otwartymi granicami, tam gdzie chcą, tak, szukają miejsca. Jest głosowanie większościowe, normalną większością wchodzi ten pakt i on wejdzie. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że tam są inne zapisy, które naprawdę demoralizują, szczególnie, nie wiem. Tak, Rada Unii Europejskiej, panie pośle. Nie wiem, jak spojrzeć emerytom w oczy, wiedząc, że tam jest zapis, że cały socjal, który jest dla tychże imigrantów, ma być identyczny w Europie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy dzisiaj 700 euro, to sobie proszę policzyć, a już się znajdziecie na poziomie emerytur w Polsce wypłacanych. Przecież to jest paskudne dla nas. My mamy zupełnie inny poziom wypłat i bogactwa życia. No tak, ale ci ludzie przyjeżdżają tu właśnie dlatego, że tu jest lepsze życie. No, wiesz, nie, znaczy wie pan, no, że jest wyższy poziom życia, bo ludzie generalnie na świecie szukają sobie lepszych miejsc do życia. Niemcy ogłosili, że 900 tysięcy ludzi, którzy nie podjęli pracy, którzy są kryminogenni, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedzą, co z nimi zrobić. No i teraz powstał pakt i zapewne będą dystrybuowani po sąsiadach. Proszę bardzo. A że w Polsce ich nie ma, no to ciało. Rada Unii Europejskiej musi zgodzić de facto każde państwo członkowskie. Biorąc pod uwagę problem dzisiaj geopolityczny w tej części Europy, w której my się znajdujemy, no nie możemy po pierwsze przystać na te warunki. Po drugie, jeśli dzisiaj byśmy wysądowali, tak jak pani redaktor zapytała, w których krajach, no, są chętni, które żeby... kraje, czy w ogóle społeczeństwa są, tak, przystają na, czy na te warunki, czy na przyjmowanie migrantów. No niestety takich krajów nie ma i w Polsce również. Jeśli zrobilibyśmy sądę wśród społeczeństwa, nie ma zgody na przyjęcie tego typu paktu. Chciałbym wyjaśnić pani, nasz kolega, więc musimy, pan minister. Więc jeżeli można, to musimy nad tym pracować i znaleźć dobre rozwiązanie również dla części Europy. Magdalena Adamowicz, Krzysztof Brejza, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hibner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Włodzimierz Karpiński, Ewa Kopacz, Elżbieta Łukaciejewska, no Janina Ochojska, Sylwia Spurek przeciwko paktowi. No tak, ale Leszek Miller, tak, Włodzimierz Cimoszewicz, czyli ci, którzy kandydowali z list koalicji, wstrzymali się ostatecznie, tak jak rozumiem. Ale my mówimy o osobach, które są związane albo z nami, albo z PSL-em. My tutaj w tej sprawie mamy jedno. Dobrze, ja tylko doprecyzuję. Pani marszałek, pani będzie jedynką PiS-u tutaj z tego okręgu do Parlamentu Europejskiego. Wie pani, dlaczego też pytam? No bo to będzie pewnie główny temat kampanii, tak? Nie wiem, czy główny. Na pewno będzie Zielony Ład, na pewno będą również inne. Ja chciałam jeszcze... Ale pani bierze tak pod uwagę, jak rozumiem, start waszego regionu. Tak, różne warianty. Jestem na razie posłem polskiego Sejmu, ale w swoich działaniach przez lata zajmowałam się również prawami człowieka. Rozumiem, że w tym gronie większość spośród państwa właśnie nad tym aspektem się tak bardzo gruntownie pochyla. Ci biedni ludzie, którzy chcą szukać w Europie swojego miejsca, przyszłości. No, przypominam te obrazki mężczyzn agresywnych, no ale dobrze. Ale różne są obrazki, szanowni państwo, ale przecież te wszystkie głosy, troska ma się nijak do tego, że tych ludzi się chce przymusowo przesiedlać. Że przecież, jak to sobie państwo wyobrażacie, zapakuje się, w wagony, tak? Przewiezie się i wpakuje się w obozy, ośrodki. No są już takie doświadczenia historyczne. Oczywiście. O to chodzi. Ale nie wolno i te ośrodki mają być tu w Polsce strzeżone, bo przecież oni nie chcą do Polski przyjeżdżać. Oni nie są zainteresowani przyjazdem do Polski. Ale właśnie. Polska też nie oni jest będą zainteresowana. Chcieli wyjeżdżać do Niemiec. To my mamy straż postawić murze, wybudować druty kolczaste i postawić strażników. Z psami może? Nie, ale to już nie rysujmy wizji drutów kolczastych i strażników z psami, wizja, ale konotacje mamy jedne, historyczne. Pani marszałek, prośba jest taka, żeby może też nie rysować takich wizji, bo ja rozumiem, że Europie chodzi o to, żeby tych ludzi włączyć do ekosystemu całego, tylko czy Europa ma, czy Europa wie, jak to zrobić? Michał Wawer. Panie redaktor, ja może jedno sprostowanie na początek, bo tu nieporozumienie się wkradło. W Radzie Unii Europejskiej pakt migracyjny będzie głosowany większościowo. Oczywiście. To znaczy, że Polska nie będzie miała
na Wawrzyńca i premier Tusk... Zwykła większość? Jeżeli deklaruje, tak. Jeżeli deklaruje, że Polska nie będzie przyjmować imigrantów z paktu imigracyjnego, no to tak naprawdę jest deklaracja, że Polska będzie płacić. No nie, chyba, tam są że jeszcze inne możliwości poza płaceniem. Skuteczność, premier Tusk możliwości. Pokaże skuteczność, którą obiecywał w swoim ekspoze jako premiera i zbuduje międzynarodową koalicję, która faktycznie zbuduje tą, czy większość, czy mniejszość blokującą, tak, dla tego rozwiązania, w czym gorąco kibicujemy, ale no mówiąc szczerze, patrząc na dotychczasową skuteczność premiera Tuska we wszystkich niekorzystnych dla Polski rozwiązaniach unijnych, to nie byłbym tutaj wielkim optymistą. Nie, natomiast dużo przekonywać trzeba było. Wygląda na to, że no jest ten czas budowania sojuszy i będziemy mogli poznać skuteczność premiera Tuska, który zapewnia, że tak, że taką skuteczność posiada. No, no panie pośle, uśmiecha się pan, ale wyjaśniliśmy ale, przed chwilą, ale gdzie są chętni, nie ma żadnych narzędzi. Ale gdzie są ale chętni do przyjmowania tych uchodźców? Proszę, ja powiem tylko tyle, że cały pakt imigracyjny, ten właśnie, który za chwilę będzie zatwierdzony bez względu na to, co Tusk mówi, czy albo czego nie mówi, bo głosowania było kilka głosowań, panie pośle, wcześniej, a w ostatnim się zachowujecie PR-owsko. Zwyczajnie, wcześniej byliście za, kampanii. Albo wstrzymywaliście się. Ale to powiem tak. Kwestia, o tym mówiła okay, pani okay, poseł, dobrze, panie pośle, sekundkę. Ten pakt w swojej istocie to jest redystrybucja ludzi. Bez, tak jak pani poseł powiedziała, bez względu na to, co myślą. Po prostu będzie organizacja, która będzie przydzielała pakiety. Proszę bardzo, ty masz 100 tysięcy, ty masz 100 tysięcy, ty masz 100 tysięcy. Ale nie ma mowy, nie ma mowy o takich kwotach w ogóle. Nie ma mowy o takich kwotach, bo jest mowa o 30 tysiącach tak, w tym momencie. A Niemcy 900 tysięcy chcą się pozbyć, ale 30 tysięcy jest w obiegu. Dobrze? Natomiast ja chcę powiedzieć następującą rzecz. Proszę państwa. Oni tu przyjeżdżają i forma wykupienia się jest formą pozbycia się problemu. Jeżeli to jest tak, że my przyjmiemy tych ludzi, a oni uciekną do Niemiec, a tam zostaną złapani, no to kara jest dwa razy większa. Więc ale pytam Polska się, nie będzie uczestniczyła o czym w tym wy w ogóle mówicie, ludzie? No, o czym naprawdę, wy mówicie? To jest dystrybucja ja rozumiem, ludzi. Na to populizm, pani poseł, do parlamentu pani poseł, ale to nie przejdzie. Gdzie są prawa człowieka? Gdzie ci pani ludzie? Przecież ich od rodzin się odrywa. No, no więc tak, bo sprawdzam informacje, o których państwo tu mówią i krzyczą, jak pani marszałek. Gdzie są prawa człowieka? A gdzie są? No ja myślę, że prawa człowieka przede wszystkim powinny być przestrzegane na granicy. Oczywiście. I ten ale pakt... Ale po której stronie granicy? Po każdej, bo człowiek jest no nie, po dwie obu... strony są. A tu chodzi człowiek, o to, że po prostu musimy bronić. Dobrze, ale panie pośle, że Białorusini łamią prawa człowieka, to wiemy. Jasna. I że ludzi biją, i że szczują, i że ludzie są dla nich narzędziem realizowania polityki Łukaszenki i tak Putina. Jest. 12 to wiemy. Tysięcy euro to wiemy, kosztuje tak? Bilet. To wiemy, tylko że pani marszałek mówi o tym, że nikt nie chce przyjeżdżać do Polski. Za czasów waszych rządów przyjęliście tysiące ludzi z całego świata, bo na wiecie... Na innych zasadach, proszę ale to są, i to nie jest polityka migracyjna. Ci ludzie przyjeżdżali do pracy, pracy sezonowej często. I nie wracali. Pracy sezonowej, nieprawda. Panie pośle, nie proszę jest... nie opowiadać głupot o tej swojej krytyjskiej komisji. No. No to nie ale i wydumanej panie, aferze, państwo, jeśli mogę wydumanej aferze na potrzeby proszę kampanii nie wyborczej. Proszę swoje jest... swoich kolegów, którzy tam uczestniczą. Nie, no była korupcja. Była korupcja. Tak, tylko jaka jedna osoba przyznała się do korupcji. Dobrze, nie, jeśli mogę. Dorota Olko teraz, bo została wywołana jest do odpowiedzi. Jest postępowań śledczych w tej sprawie. Ale ile tych wiz w końcu ta komisja pokazuje? 400? No państwo tak się denerwują. Ile tych milionów było? A może porozmawiamy o tych aferach, które były w konsulacie w Łódzku. Ale mówią państwo wszyscy razem teraz, więc jak mogę prosić tylko o... korupcja, na olbrzymią skalę państwa dyplomatów, dobrze. Państwa odpowiedzialność. Pani ma słowa, ja mam fakty i dokumenty, to jest różnica. Dorota Olko teraz, bardzo pani proszę. Marszałek, pani bardzo pana koledzy mogą jak... zobaczyć. Jak cokolwiek się powie słucha? O waszej polityce. Mówię, że bardzo się pani jakoś denerwuje. Ale jak, ja się jak naprawdę jest. Nie denerwuję, nie wiem o co pani to nie chodzi. Widziała pani jeszcze w nerwach, pani marszałek. To pani się oj, to chyba bardzo. Do telefonu, nie wiem po co. Widzieliśmy pod Sejmem. Pani marszałek, mówi pani, że ludzie nie chcą przyjeżdżać do Polski, tak? Trzeba przyjmować ludzi. Mówię potrzebujemy. O nielegalnych migrantach. Może, a może pani chwilę nie mówić? Nie, bo pani mi ciągle przerywała. Więc. Dobrze, już jeśli mogę prosić, pani Dorota Olko jest przerwać. Naprawdę, pani marszałek, bardzo dziękuję. Chwilkę i pani marszałek ma niewątpliwie wprawę w wprowadzeniu obrad, ale dziś ja poprowadzę jeszcze przez te minuty, które nam zostały, jeśli minuty. Mogę. No tak, dobrze. Minuty. Dlatego, pani poseł. Dlatego potrzebujemy, proszę to potrzebujemy mądrej polityki migracyjnej,
której za waszych rządów nie było, żeby wiedzieć, skąd ludzi przyjmujemy, jak ich integrować, żeby nie tworzyć takich rodzących patologię miejsc, jak miasteczka Orlenu pod Płockiem. To była właśnie wasza parapolityka migracyjna, która polegała na braku polityki migracyjnej. Zaklinaliście rzeczywistość, że ludzie przyjeżdżają na chwilę i zaraz wyjadą, podczas gdy doświadczenia innych krajów mówią zupełnie co innego. Więc trzeba się zderzyć z tymi faktami i na poziomie polskim, i na poziomie europejskim i wypracowywać rozwiązania, które nie zaklinają rzeczywistości, że ci migranci znikną. Które nie mówią, że mur, który jest zrobiony z drutu, który kaleczy ludzi, cokolwiek powstrzymuje, bo to nie jest żaden mur. To jest zapora z koncertiny. O murze na granicy, który lubią państwo nazywać murem, a jest dziurawą zaporą z drutu. Nie przesadzajmy. Która... I z jakiego drutu? No, właśnie, ta zapora powstrzymała te chody, które atakowały Polską Straż Graniczną, proszę, którą to i mundur tej straży splamiły rozmaite oświadczenia tak zwanych celebrytów i polityków szeroko rozumianej koalicji obywatelskiej. To państwo atakowaliście chronienie polskiej granicy. Myślę, to państwo kwestionowaliście Prawo i Sprawiedliwość, potrzebę ochrony polskiej granicy. Takiej dyskusji nigdy nie było w państwie litewskim na przykład, gdzie ponad podziałami wszyscy politycy wypowiadali się pozytywnie w kontekście ochrony własnej granicy, czyli też mamy ministra obrony pana Błaszczaka, który ujawnia plany obronne. To, co my realizowaliśmy, a co wy kwestionowaliście. Dla celów politycznych. Kampanijnych. Na szczęście, Na szczęście kontrwywiad się tym zajmie i będą zawiadomieni. Tak, ale plany Konrad Wojnarowski teraz, plany bo nie miał pan okazji przez ostatnie minuty. A propos tego, że no wygląda na to w momencie, kiedy Europa usiłuje przyjąć jakieś prawo, które ma chronić nas w skali. No mówię jakieś prawo, dlatego że wynika również z naszej dyskusji, że jest to prawo, na które się... No. Zastanawiam się w zasadzie, kto się godzi na to prawo. No, oczywiście są posłowie, którzy przegłosowali, natomiast są wszyscy de facto sceptyczni. Wygląda na to, że my tutaj w kraju musimy przyjąć rzeczywiście takie reguły, które będą zapewniały nam bezpieczeństwo, szczególnie w obliczu konfliktów, od których zaczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie. Tak, stąd też są wypracowane mechanizmy, które pozwalają nie tylko włączać się w proces... Są wypracowywane, jak rozumiem. Wypracowane na przestrzeni lat podczas naszego członkostwa i nie tylko, które pozwalają nie tylko włączać się i być częścią procesu legislacyjnego, ale też, tak jak w przypadku paktu, tutaj mamy większość kwalifikowaną, niezwykłą, a przy większościach kwalifikowanych są też mniejszości blokujące. Czyli na przykład cztery państwa, które mogą, no, mówiąc kolokwialnie, zawetować taki pomysł i też... Także no, to jest kwestia rozmów i myślę, że też dyplomacji, odpowiedniej dyplomacji na szczeblu europejskim. Przypomnijmy, że przez ostatnie 8 lat nie było takiej dyplomacji, a teraz jesteśmy w takim miejscu, w którym ta dyplomacja funkcjonuje. Dyplomacja zarobkowa. I to nie tylko w kontekście rozwiązań migracyjnych, ale też na przykład środków europejskich. Przypomnę, że w grudniu zaczynaliśmy z zerowym dorobkiem na koncie. Dzisiaj jest to 600 miliardów złotych do wykorzystania między innymi z KPO. Również jeżeli nie zdążymy wydatkować tych pieniędzy na kwestie związane z bezpieczeństwem, o tym mówił premier Władysław Kosiniak-Kamysz, że na przykład 10 czy 15% środków, mimo tego, że 4% PKB przeznaczamy na obronność, czyli najwięcej w Unii Europejskiej, mogłoby również być przeznaczone na bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo związane z modernizacją armii, obroną cywilną, absolutnie, czy też wschodnią flanką NATO. Także myślę, że te najbliższe tygodnie, miesiące to będzie dobry negocjacyjny czas dla Polski. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli premierowi Tuskowi faktycznie uda się zablokować w Radzie Unii Europejskiej ten pakt, to naprawdę będę pierwszym, któremu pogratuluję. Bo to jest tak oczywisty sposób polski. Życzmy panu premierowi wszystkiego najlepszego. 100 obietnic. No dobrze, ale to panie pośle, poza życzeniami, czy pan ma pomysł, albo czy pan ma wiedzę i może tutaj uchylić rąbka tajemnicy, jak będziemy ten sojusz budować, jakie to będą sojusze i w jaki sposób będziemy... Przez działania dyplomatyczne. Jak praktycznie zablokujemy ten pakt? No, pan premier Donald Tusk ma na to plan, o tym powiedział, a osiągnięcia
osiągnięcia będą w tej sprawie jednoznaczne. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Donald Tusk ma pozycję europejską, ma pozycję w ramach Europejskiej Partii Ludowej, ma dostęp do premierów, którzy notabene w ostatnich dniach byli w Polsce, była premier Estonii, byli premierzy innych krajów. Jest gotowość współpracy również i dogadywania się z partnerami w formule bilateralnej po to, żeby te złe rozwiązania, w mojej opinii, dla Polski na pewno powstrzymać. Idziemy o zakład, że pak wyjdzie? Ale w kim się pan chce zakładać? No z wami. Ja na 100%, bo Tusk tak? niczego nie zwojuje. Tak jeżeli tam dwa, trzy paragrafy poprawią tej umowy, natomiast pak wejdzie bez gadania. Dla mnie to on już tak naprawdę wszedł, bo on to decydowało się w zeszłym roku, a nie dziś. Tylko, a nie my teraz. Się skupiamy na tym, czy premier zablokuje, czy nie zablokuje. A rozwiązań, ale co się zaczyna? Pak wejdzie, no. Ale rozwiązań migracyjnych potrzebujemy do Polski. I będzie trzeba nie do tego wrócić. I ja mam nadzieję, że one będą lepsze. Ale w takiej atmosferze, gdzie opowiadają państwo o jakichś wożeniach, pociągami, gdzie akurat ten pakt ogranicza przemieszczanie się ludzi ubiegających się o azyl, to nie wypracujemy nic i żadnego stanowiska, ponad podziałami, ani w sprawie polskiej polityki migracyjnej, ani nigdy nie będziemy mieć rzetelnej, merytorycznej debaty o migracji. Ten dokument powinien powstać na poziomie europejskim. Dokument powinien powstać. Powinniśmy wiedzieć, kto jest uchodźcą, kto wykreślił z kogo chcemy zapraszać, komu chcemy dawać wizy, przekroczenia nielegalnego granicy. Łapówka nie może nigdy więcej decydować. Oczywiście. O tym, kto będzie z Indii, jest popyt, jest podaż, Nigerii, czy z innego kraju. Myślę, że Niemcy powinni absolutnie poziom socjalu zmniejszyć i przestałoby się, że tak powiem... Bo mamy jeszcze kilka chwil dosłownie. Jak Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa za czasów PiSu, interweniował bezprawnie w różnych konsulatach, żeby ściągać dla Agencji Pracy Tymczasowej zlokalizowanej w jego biurze. Ile takich interwencji przeprowadził? Ludzi z całego świata. Ile? 200, 300? 300 pistach? Znacząco więcej. Ale czy pomogłoby zmniejszenie socjalu, na przykład, albo likwidacja tylko dla obywateli niemieckich socjal, pomogłoby czy nie? Oni brali łapówki, panie pośle, za prowadzenie ludzi. Nie, nie, ja nie o tym. Ja mówię o problemie. Pan dalej dzieje. Czy będą? Prawo i Sprawiedliwość mnie tu teraz nie interesuje. Platforma nie interesuje. Jeżeli Donald Tusk doprowadzi do niwelacji tego projektu, ja będę mu osobiście bił brawo. Razem natomiast, z posłami Konfederacji, oczywiście, co tutaj natomiast, padło. Natomiast znaczy w imieniu jednego posła. Że to za daleko poszło i doskonale o tym wiecie. Natomiast tragedią to będzie to, jak się w Polsce pojawi ten milion z Niemiec, o którym nie chcecie mówić. No. Ale wie pan co? A jakim cudem miałby się tutaj pojawić milion obywateli? Pani poseł powiedziała, że na pewno nie pociągami. Nie, ale jak się miałaby pana wizja zrealizować? Jak, którędy i w ogóle dlaczego oni chcieliby być w Polsce, panie pośle? Ale właśnie w tym rzeczy się nie pytał. Niech pan powie, już abstrahując od tego, jakby tutaj miał się z Niemiec zjawić milion ludzi. Spakują, przywiozą i tyle. Wie pan co? Dlaczego pan tak mówi, że spakują ludzi, przywiozą? Pyta się mnie pani o oczywiste rzeczy. Mówią, że mają 900 tysięcy ludzi niepotrzebnych, muszą się ich pozbyć. I spakują i przywiozą do Polski, tak? Jeżeli, wie pan co? Jeżeli, no przepraszam, a jakich mają tutaj skierować? No właśnie, pytam pana, no jak? Jak można spakować i przywieźć ludzi, wie pan, w 24 roku? Mam propozycję ministra Kosiniaka-Kamysza, mam propozycję ministra Kierwińskiego, mamy ustawę o ochronie ludności cywilnej. Mamy raport, który jest wielkim aktem oskarżenia wobec poprzedniej ekipy. Nie było instrumentów prawnych, żeby samorządy mogły dokonywać ewidencjonowania, przygotowywania schronów. To wszystko się dzieje na nowo, bo zapuszczonych kilka lat, jeśli chodzi o nieróbstwo. Że to były rządy AWS-u bodajże, że ustawa o ochronie cywilnej, sprawnie działająca, za lat komunistycznych, żeby była sprawa zablokowała obronę cywilną, niepotrzebnie, żeście to zlekwidowali. Bo to był sprawny organizm z całym wyposażeniem. Niepotrzebnie. Zeteny. Ja nie mówię do pana, bo pan wie, panie pośle, chodzi. Jeśli co pokazuje raport NIK-u, że tylko 1,5% polskiego społeczeństwa miałoby się gdzie schronić w przypadku zagrożenia. Tak, od razu mówię, że nieprawda. A wie pan, gdzie jest pana schron? Przepraszam. Wie pan gdzie? No, u pana w garażu. A myśli pan, że ludzie... A myśli pan, no super. A! Nie miał instrumentów prawnych. Czyli jeśli dobrze zrozumiałam, to jak przyjdzie co do czego, to pan... Panie pośle, bo ciekawą rzecz pan powiedział, że pan ma schron w samochodzie na tylnym siedzeniu. No, niech pan rozwinie. Nie, no niech pan rozwinie myśl teraz. Niech się pani uśmiechnie, wszyscy straszymy tutaj widzę. Nie, ale... Nie, nie, nie.
nie, nie. Rzecz jest taka, że jak państwa słucham, to część dużych argumentów to jest właśnie straszenie. To jest właśnie straszenie, a nie rozwiązywanie problemów. Komułka w Warszawie praktycznie dla każdego mieszkańca przygotował schron. Dla każdego mieszkańca Warszawy. I te schrony istnieją dalej. Jak one są zagospodarowane w tej chwili? Na środkach podwórku. Podwórek one były. Charakteryzuje się tym, że jest taki wywiecznik dość duży. Nawet są pozamurowywane wejścia. Wy nie wiecie, gdzie te schrony są. Czy panu się wydaje, że schrony budowane wtedy wytrzymają dzisiejszy atak dzisiejszej broni? Jak najbardziej. Z całą pewnością nie pomogą wieżowce, które budujecie w Warszawie. Szklane, powiem... Ja nic nie buduję, jak pan byle, buduje. Nie, przed Warszawiakami jesteśmy obaj. No. Natomiast taki szklany wieżowiec, proszę państwa, on potęguje konwencjonalną eksplozję stukrotnie. Dobrze, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że taki program jest również kwestią wyboru pewnych tematów, a ta dyskusja siłą rzeczy skoncentrowała się dzisiaj wokół tego, co jest najważniejsze, czyli wokół bezpieczeństwa. Oczywiście są także rzeczy ważne, one są związane z prawami człowieka, są kwestie światopoglądowe, takie jak kwestie liberalizacji aborcji, o czym dzisiaj nie zdążyliśmy podyskutować. I nie zapytałam państwa o to, co się dzieje w hotelu poselskim i czy o zgrozo wejdzie w życie badanie trzeźwości posłów, bo po tym jak ostatnio posłowie prawicy z 10 na 11 kwietnia, pani Marzak, to się też chyba nie godzi, urządzili sobie śpiewy karczemne pod hasłem o Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun. Już nie chcę tego puszczać tutaj. Mieszkam w hotelu sejmowym, natomiast obrazki aktualnego ministra wędrującego pomiędzy ławami sejmowymi, tośmy niejednokrotnie widzieli w nagraniach. Drugie szczęście polega na tym, że Budki nie było posła, żeby uciszyć, bo chcę powiedzieć, że w sejmach kolejnych kadencji dziennikarze przyłapywali przeróżnych przedstawicieli narodu, którzy niekoniecznie byli w stanie nadającym się, no nie chcę powiedzieć, że do użycia, ale do pracy. Z tej strony sceny politycznej niestety. W związku z tym, może źle, że się tak stało, ale może dobrze, że zaczyna się mówić o tym, żeby to raz na zawsze w jakiś sposób rozwiązać. No bo chyba wszyscy, jak tu siedzimy, zgodzimy się co do tego, że w pracy należy być przytomnym, trzeźwym i to pod każdym względem. Trzeźwy umysł, trzeźwe ciało. I tym sympatycznym akcentem zakończmy. Trzeba było wyprowadzać, tak, bo sam wie pan, ale tak jak mówię, dziennikarze przyłapywali przeróżnych. Plac Zamkowy. Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość, Dorota Olko, Lewica, Michał Szczerba, dziękuję Koalicja bardzo. Obywatelska, Michał Wawer, Konfederacja, Konrad Wojnarowski, PSL, Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dziękuję. Agnieszka Gozdyra, dziękuję za dzisiejszą dyskusję bez ogródek. Dobrej niedzieli państwu życzymy. Przypomnę tylko, że można nas także oglądać na YouTubie, także już po tej audycji. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.